Witajcie w piątą niedzielę po Trójcy Świętej. A hasło tego tygodnia, a zarazem fragmenty przeznaczone na dzisiaj, czytam z listu apostoła Pawła do Efezjan, gdzie w drugim rozdziale od 8 wiersza czytam: łaską przecież jesteście zbawieni przez wiarę. Nie od was więc to pochodzi, lecz jest darem Boga. Nie z powodu uczynków, aby się nikt nie chlubił. Przez Niego bowiem zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. A drugi fragment biblijny z Księgi Daniela, gdzie w 9 rozdziale od 7 do 9 wiersza czytam: u Ciebie, Panie, jest sprawiedliwość, a u nas wstyd, jak to jest dzisiaj u Judejczyków, mieszkańców Jerozolimy i całej Galilei, bliskich i dalekich, przybywających ze wszystkich krańców. Dokąd ich wypędziłeś z powodu niewierności, jaką Ci okazywali. Panie, wstyd jest na twarzach naszych królów, naszych przywódców i naszych przodków, gdyż zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Ale u Pana, naszego Boga, jest miłosierdzie i przebaczenie, pomimo tego, że buntowaliśmy się przeciwko Niemu. W Ewangelii także na dzisiaj przeznaczony jest fragment powołania uczniów. Pan Bóg każdego z nas wybrał, każdego z nas bardzo mocno kocha. Zanim dał jakieś nakazy, zakazy, ukochał człowieka. I też wielokrotnie na kartach Biblii czytamy, że miłość jest najważniejsza. I właśnie ta miłość sprawiła, że z łaski zostaliśmy obdarowani zbawieniem. Zbawieniem, czyli uwolnieniem z wszystkiego, co nas przytłacza. Uwolnieniem z tego, co nam ciąży. Można wielokrotnie usłyszeć, jak się mówi, że zbawienie to jest wyciągnięcie z więzienia. Zbawienie dostał każdy z nas w prezencie. Po prostu, z łaski. Nie zasłużyliśmy sobie na nie, nie możemy na nie sobie zapracować. Ale miłość Boża do każdego z nas jest taka sama. I dlatego każdy z nas może przyjąć ten dar łaski i te zbawienie i być z Bogiem. I kiedy patrzymy na miłość, to widzimy, że Bóg najpierw ukochał lud, a potem dał właśnie przykazania. Potem pokazał, jak żyć ze sobą w zgodzie i z drugim człowiekiem. Jak żyć w zgodzie z Bogiem, jak okazywać miłość Bogu i innym ludziom. Miało to wypływać z tej miłości, być owocem. A czy tak jak za czasów Daniela nie powinniśmy się wstydzić, ponieważ zapomnieliśmy o tym wszystkim? Zapomnieliśmy o okazywaniu sobie nawzajem miłości, o okazywaniu miłości Bogu. Z łaski jesteśmy zbawieni. Przyjmijmy ten dar Boży. Ten wielki okaz miłości wobec nas. I żyjmy nim każdego dnia. Uwolnieni od jarzma grzechów. Od tego wszystkiego, co nas przytłacza. Abyśmy nie musieli się wstydzić tego, kim jesteśmy i jacy jesteśmy, kiedy staniemy przed Bogiem. Życzę nam błogosławionej niedzieli. W Bożej obecności. Módlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że nie możemy sobie zasłużyć na Twoją miłość i na zbawienie, które nam dałeś. Prosimy Ciebie, abyśmy umieli z Niego czerpać i żyć. Żyć pełnią życia. Żyć miłością do Ciebie i miłością do drugich ludzi. Błogosław nas i naszych bliskich. Pomóż nam nie musieć się wstydzić, ale swoim życiem wielbić i chwalić Ciebie. Amen. Wszystkiego dobrego.